Witam Państwa w miejscowości Ocin. Moim gościem jest wójt gminy, pan Tomasz Woźniak. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, w pierwszej części rozmawialiśmy o obiektach, o budynkach, o pięknej już wkrótce hali i domu kultury. Rozmawialiśmy o strażnicach. Pięknie to wszystko zaczyna wyglądać, panie wójcie. W tej części skupimy się na infrastrukturze drogowej, a planów jest mnóstwo. No i na tej infrastrukturze głębokiej, mówię tutaj między innymi o kanalizacjach. Proszę mi powiedzieć, co tu dobrego słychać. Będąc ostatni raz, mieliśmy okazję zobaczyć dziura na dziurze. Zupełnie to wszystko inaczej wyglądało, a teraz spowalniacze, piękna droga, chodniki. Tak, dokładnie pamiętam, wtedy prace trwały. Była podbudowa wymieniana, duży zakres, nie tylko ta droga została przebudowana w tamtym roku, tu jesteśmy w miejscowości Ocin, ale też w miejscowości Rakowice, duży odcinek w miejscowości Smardzew i dodatkowo jeszcze między miejscowością Sadokrzyce a Pruchna. Z różnych dofinansowań korzystaliśmy, natomiast jeśli krótko o tej drodze, ona ma charakterystyczny chodnik, a właściwie utwardzone pobocze, które jest jednocześnie chodnikiem dla osób pieszych, ale wyjątkowo, jeśli są takie potrzeby, dla naszych szerokich maszyn rolniczych jest też częścią jezdną. Już trzecią tego typu drogę w taki sposób przebudowaliśmy. Taką mamy na osiedlu w Charupi Wielkiej i w miejscowości Sadokrzyce przy drodze powiatowej. Także dla rolników duże zadowolenie, ale kiedy trzeba, mieszkańcy mogą bezpiecznie korzystać właśnie z tego skrawka. Często parametry i szerokość tego pasa drogi nie pozwala nam na wbudowanie tego elementu. Natomiast wszędzie, gdzie przebudowujemy drogi, jest nowa podbudowa, odwodnienie i utwardzone pobocza. I jeśli się udaje, to tego typu chodnik. Co przed nami? Praktycznie w przyszłym tygodniu otwieramy przetarg na 6 odcinków i teraz w miejscowości Bliźniew będą 2 odcinki przebudowane, w miejscowości Słomków Mokry, w miejscowości Słomków Suchy też 2 odcinki, w miejscowości Kobierzycko odcinek 1 i między miejscowością Pruchna a Wąkczew. Czyli te wszystkie odcinki, zobaczymy ile firm do przetargu przystąpi, jakie będą ceny, to nas bardzo interesuje. Chociaż chcę powiedzieć, że generalnie jest pewna stabilizacja na rynku, co nas cieszy i mniej więcej kosztorysy, które mamy przygotowane w tych specyfikacjach przetargowych, potem w przetargach okazują się trafne. Także realizacja tych zadań jest w zasięgu naszego portfela. To duży zakres prac w wielu miejscowościach. Żeby było lepiej, musi być trochę gorzej. I dla mieszkańców chyba gminy to w tej chwili jest informacja ważna, kiedy Państwo chcieliby już zakończyć przetargi, rozpocząć pracę i kiedy zakończyć. Lepiej przygotować troszeczkę wcześniej mieszkańców, żeby wiedzieli, że może być jakiś okres trudniej. Tutaj przy tej inwestycji też zadanie było powyżej 12 miesięcy. Udało się je zrealizować w 12 i wierzę, że tamten przetarg, wyłonienie wykonawców też w niecały rok uda się zrealizować. Zresztą dopowiem, że mamy też tutaj montaż finansowy i jeszcze drogi w Inczewie i Tubądzinie czekają na przebudowę. Zresztą i powiat przygotowuje swoje dokumentacje, to znów mówię Słomków Suchy i Wąkczew, duże przedsięwzięcie. I też Zalew Smardzew, tamta część naszej gminy, komunikacja z Charupi do Sieradza przez Rejmonta, to też zadanie, które w niedalekiej przyszłości ma się pojawić na terenie naszej gminy. Infrastruktura drogowa to istotne przedsięwzięcie inwestycyjne ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. Chodniki, nie chodniki, natychmiast kwestia bezpieczeństwa, spowalniacze jest jak gdyby naprawdę zabezpieczona w taki sposób, w którym możemy czuć się spokojni, idąc z dziećmi czy bez, czy nawet jak dzieci wracają do szkół, czy wyjeżdżają do szkół. Ale przy okazji tego typu inwestycji również troszczycie się o infrastrukturę głęboką, prawda? Bo korzystając z okazji, że te prace na drogach trwają, tam są przecież instalacje elektryczne, kanalizacyjne, takie przedsięwzięcia również przy okazji realizujecie. Tak, w tej drodze jest na tej części od Krajowej 12 kanalizacja deszczowa. Tu mieliśmy mniejszy zakres i możliwość, mówię o tych technicznych uwarunkowaniach i tutaj to odwodnienie jest w teren taki otwarty, ale tak, staramy się przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo. Jak widzimy tutaj wyniesione skrzyżowanie, ono sprawia, że samochody muszą zwolnić.
I tak jest też w Kościerzynie, gdzie nowe drogi i taką możliwość mamy, to próbujemy projektantów przekonać, żeby w tej inwestycji to się znalazło. Z mojej obserwacji wynika, że jesteście bardzo dobrym wzorem do naśladowania właśnie w tych przejściach i skrzyżowaniach wyniesionych. Zastanawiam się tylko, dlaczego inne gminy, miasta nie korzystają z tego typu wzorców, bo naprawdę nawet chwilę będąc tutaj widzę, że to się po prostu sprawdza. Namawiam, zachęcam, warto przyjechać właśnie, to tak dotknąć tematu. No to bezpieczeństwo jest najważniejsze i nie drogi, nie trudny zabieg, a spełnia swoją rolę bardzo dobrze. Ta inwestycja od lat, panie wójcie, była bardzo ważną inwestycją dla państwa. Mówię tutaj o zasobach wody i o tym, że kiedyś, niestety, ale nie tylko u was, ze względu na zmiany klimatyczne, tej wody zaczynało brakować. I to, wbrew pozorom, się może okazać przyszłym pokoleniom dla nich największym problemem. I o tym już coraz głośniej mówimy. My nawet przebudowując, remontując tego typu stacje uzdatniania wody, jak tutaj we Wróblewie, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, nie zastąpimy natury. I te braki w takich momentach w roku, po kilka tygodni deszczu, sprawiają, że potężne ilości w sieć musimy podać. Stąd tutaj ta modernizacja, bardzo głęboki odwier na 195 metrów. No i zabezpieczenie dużej części naszej gminy w wodę, tą do celów socjalno-bytowych. Ale przez to, że możemy tej wody podać duże ilości, możemy wspierać stację, która w danym momencie ma potrzeby większe. I głównie nam o to chodziło. Pracujemy na trzech stacjach na terenie gminy Wróblew i ta modernizacja była niezbędna. Jak widać za mną, odnowiony budynek, zbiornik też obudowany, w środku pełna automatyka. Bardzo się cieszę, że dostaliśmy duże dofinansowanie, postaraliśmy się o takie, czyli głównie program rozwoju obszarów wiejskich i dodatkowo jeszcze Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Także niewiele dołożyliśmy do inwestycji. Ona w dużych problemach i bólach była realizowana. To wtedy i pandemia, potem i wojna nam się włączyła w to wszystko. Tak jak wiele inwestycji, waloryzacje kontraktów i przeciągające się terminy, to jest problem, ale widzimy, że zaczyna się to wszystko jakoś układać, natomiast cieszymy się, że jesteśmy już po tej inwestycji, praktycznie jeszcze tam pozwolenie wodnoprawne i ostateczne rozliczenie i możemy korzystać z wody. Panie Michale, proszę mi powiedzieć, na czym polegała modernizacja tej stacji uzdatniania wody? Obiekt, który jest za nami, modernizacja jego polegała głównie na odwiercie studni głębinowej w pokładach górnej kredy, 195 metrów poniżej poziomu gruntu. Przez to wydajność stacji znacznie się zwiększyła, praktycznie dwukrotnie. Dodatkowo zostały wymienione filtry piaskowe na filtry FIT1400, dwie sztuki, komplet pomp, opomiarowania, ciągi technologiczne i również zbiornik wody popłucznej, który jest tuż za nami, został zmodernizowany, odnowiony, zagospodarowanie terenu, kostka brukowa i oczywiście obudowa zbiornika wody czystej, żeby też estetycznie to wyglądało. Poza tym cały budynek przeszedł głęboką termomodernizację, czyli wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie ścian, również stropodachu. Na tym polegała ta modernizacja, która, tak jak już mówiłem wcześniej, zwiększyła nam dwukrotnie wydajność całego ujęcia. Przy dużym zapotrzebowaniu na wodę zdarza się, że w niektórych miejscowościach czy do domostw nie dociera taka ilość wody, jak powinna dotrzeć. Wiem, że państwo tutaj w tym systemie próbujecie ten problem rozwiązać, bo jedna stacja jak gdyby ma wpływ na te niedobory w kolejnej stacji. Nasze stacje są połączone ze sobą i mają możliwość uzupełniania się wzajemnie. Po to była ta inwestycja, żeby móc zabezpieczyć potrzeby mieszkańców tej stacji, tego terenu, czyli takich miejscowości jak Kościerzyn, Ocin, Wróblew, Dąbrówka, Kolonia Wróblewska oraz Pruchna, w pełni
te potrzeby są zabezpieczone. Wody jest na tyle dużo, że będziemy mogli również wspomagać wodociąg Charubski, aczkolwiek tamten teren jest znacznie, znacznie większy niż ten i też jest planowana tam inwestycja na wodociągu Charubskim. Najlepszą sytuację mamy w Słomkowie Mokrym, gdzie tamta część zachodnia gminy do tej pory problemów z brakiem wody nie miała. Czyli mam rozumieć, że ten problem wody jako taki na ten moment prawie, że jest już rozwiązany, ale skądinąd wiem, że jeszcze macie konkretne plany w tym zakresie, żeby postawić tą kropkę po prostu nad i. Pełne zabezpieczenie naszych mieszkańców przed brakami wody czy niedoborami zostanie zakończone, gdy taką modernizację jak tutaj we Wróblewie przejdzie wodociąg w Charupi Wielkiej. W tym roku zostały zabezpieczone środki w budżecie gminy w wysokości 100 tysięcy złotych na przygotowanie stosownej dokumentacji. Oprócz modernizacji ujęcia w Charupi Wielkiej również jest przewidziane zaprojektowanie połączenia Słomkowa Mokrego z wodociągiem wróblewskim, jednocześnie z Charupią Wielką. To spowoduje, że będziemy przy awarii jakiejkolwiek ze stacji będziemy w stanie połączyć się z inną stacją i wspierać te zasoby wodne na całej gminie. Myślę, że ta informacja będzie ważna. W jakiej perspektywie czasowej Państwo chcecie te dodatkowe inwestycje, o których Pan mówił, zrealizować? Nie ukrywamy, że korzystamy ze środków zewnętrznych, gdzie tylko się da. Po przygotowaniu konkretnej dokumentacji będziemy oczywiście starać się o środki zewnętrzne. Po uzyskaniu takiego dofinansowania inwestycja ruszy z kopyta. Na dzisiaj, Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy już wszystkie zagadnienia, o których chcielibyśmy porozmawiać. Chociaż Pan Wójt już mi tutaj zdradził, że w kolejnych miesiącach czeka na Państwa bardzo dużo jeszcze dobrych informacji. Mam nadzieję, że będziemy mieli przyjemność wspólnie o tym porozmawiać. Ja już dziękuję za uwagę. Państwa gościem w programie Ważne dla Gminy Wróblew był gospodarz gminy, Pan Tomasz Woźniak. Dziękuję bardzo i zapraszamy jak najczęściej. My również dziękujemy i również zapraszamy do oglądania kolejnych programów Ważne dla Gminy Wróblew.